W Białymstoku Krzysztof Zimnoch rozpoczął sparingi przed walką z byłym mistrzem świata wagi ciężkiej Oliverem McCallem. W poniedziałek i środę Krzysztof Zimnoch przesparował 6 rund z Marcinem Rekowskim, który również wystąpi na gali w Legionowie, gdzie zmierzy się z synem Olivera McCalla, Elijah. Zimnoch po pierwszych sparingach jest zadowolony ze swojej formy. Dzisiaj był 6-rundowy sparing. Mi się wydaje, że w dobrym w miarę tempie. Wszystko było na pewno, no to znaczy trochę lepszy był na pewno sparing niż poniedziałek, bo to wiadomo, pierwszy sparing to zawsze to trzeba było wyczuć i siebie i przeciwnika i jak to wszystko wygląda, ale dzisiaj już po wyciągnięciu jakichś tam wniosków po ostatnim sparingu było trochę lepiej. W Białymstoku przygotowują się także Kamil Szeremeta i Andrzej Soldra, którzy również wystąpią na gali w Legionowie. Towarzyszy im na sali także Przemysław Opalach, który 10 maja przystąpi do walki o pas IBF International wagi średniej podczas gali w Olsztynie. Już wkrótce obszerna relacja z Białegostoku na ringpolska.pl.